No to Szymon, po pierwsze witamy na pokładzie. Trafiasz do wielkiego klubu, pewnie tak to też traktujesz. Ja wiem, że byłeś w jednym jeszcze większym klubie kiedyś, ale teraz trafiasz do Górnika Zabrze. No to z pierwszej ligi, więc dla ciebie pewnie awans. Tak, jest to awans sportowy dla mnie. Bardzo mi miło również, że będę jakby w gronie zawodników z Górnika Zabrze i mam nadzieję, że pomogę im w osiągnięciu celów. Wiemy, że inne kluby także były zainteresowane twoją osobą. No to dlaczego właśnie Górnik Zabrze? Dlaczego? No po pierwsze ta tradycja, tak, tutaj jest to wielki klub z tradycjami, a po drugie no wygrali, że tak powiem, ten wyścig i najbardziej zależało Górnikowi i trenerowi Ojrzyńskiemu i tutaj ludziom z zarządu jakby, bym podpisał kontrakt. Wiemy, że już masz za sobą występy w Ekstraklasie, debiut w Jagiellonii, potem występy chociażby w Piaście Gliwice. Teraz wracasz do tej Ekstraklasy, tak można powiedzieć. No a ten czas spędzony w pierwszej lidze to nie był czas stracony? Na pewno wracam mocniejszy, to z pewnością. No, troszeczkę nawaliłem tych meczów, że tak powiem, w pierwszej lidze i przez to zebrałem dużo doświadczenia. Jestem pewniejszym zawodnikiem i myślę, że moje umiejętności również wzrosły. Ja wiem, że trudno mówić o swoich dobrych stronach, ale no wiemy, na jakiej pozycji występujesz. Właśnie, jakie są oczekiwania trenera Ojrzyńskiego, z którym pewnie już rozmawiałeś na temat twojej gry tutaj w Zabrzu? No, jestem zawodnikiem, tak, klasyczną szóstką, czyli defensywnym pomocnikiem. Pod tym względem trener Ojrzyński mnie tutaj ściągał, mnie oglądał, więc tam będę starał się jak najlepiej grać i spełniać swoje funkcje, czyli gdzieś tam w destrukcji, a również w wyprowadzaniu akcji naszej drużyny. Górnik Zabrze często jest nazywany polskim Realem Madryt, pewnie się z tym zetknąłeś. Ja wiem, że może nie lubisz już tak często do tego wracać, no ale był taka przygoda w twojej karierze, pobyt w tym wielkim klubie w Realu Madryt. Było was tam trzech Polaków, no i pewnie wspaniała szkoła. No tak, były to za młodu wyjechaliśmy. No doświadczenie zebrane, zobaczyliśmy jak ten świat wygląda piłkarski od drugiej strony, że tak powiem, najwyższa półka. I wyniosłem wiele stamtąd i będę starał się tutaj na boisku jakby pokazać to. A teraz test. Z kim gra Górnik pierwszy mecz na wiosnę? Z Krakowią, a później z Ruchem u siebie już przy dużej publiczności. Także tutaj jestem przygotowany, ale no, nie ukrywam, że jeszcze będę musiał do 7 stycznia zobaczyć parę meczy właśnie Górnika na spokojnie, przeanalizować właśnie jak trener Ojrzyński też tutaj prowadził drużynę. A wiesz, dlaczego zapytałem cię o pierwszy mecz? Bo w tym sezonie ustrzeliłeś Krakowi gola w Pucharze Polski. Tak. Tak, strzeliłem bramkę, więc nie jest mi to obca drużyna. A to co, wesołych świąt. Wzajemnie, dziękuję bardzo.